jakby z Wigrami jesteśmy na dwóch różnych biegunach. Mamy dwa różne cele. Wigry chcą uciec z tej ligi. My chcemy w tej lidze zostać. Jeśli chodzi o organizację, infrastrukturę, no to też jesteśmy na dwóch różnych, że tak powiem, płaszczyznach. Jeśli chodzi o mecz, no to dzisiaj przeszkadzaliśmy. Wigry grały, próbowały. Trochę szkoda mi tak straconych goli. Mam takie odczucie, że mogliśmy stracić gole w innych sytuacjach i wtedy może te pretensje byłyby mniejsze. W tych sytuacjach, których straciliśmy, no to gdzieś tam no troszeczkę nie tak to powinno wyglądać. Ale tutaj duże brawa dla mojego bramkarza, młody chłopak. Gdzieś tam troszeczkę wybronił, ale od tego jest bramkarz i bardzo się cieszę. Także taka jest moja ocena. Uważam, że Wigry były dzisiaj zdecydowanie lepszym zespołem. My po prostu w tą piłkę, że tak powiem, dzisiaj nie graliśmy, a chcieliśmy przeszkadzać. Przede wszystkim chciałbym pogratulować do swojego zespołu zwycięstwa. Najważniejsze, że na zero z tyłu. Podziękować wszystkim kibicom, którzy przybyli na mecz i dopingowali nas. Ci zawodnicy tego potrzebują i za to serdecznie dziękuję. A co do meczu, to przede wszystkim zbyt dużo sytuacji nie wykorzystaliśmy i to jest nasza bolączka, już teraz widzimy. Ale cieszy przede wszystkim, że nie straciliśmy bramki, i gdzie też było naszą bolączką. Przede wszystkim i to nas cieszy, a co dalej? Dalej kolejne mecze przed nami i gonitwa ŁKS-u Łomża, który jest liderem, ale my nie patrzymy na nikogo, musimy na siebie patrzeć i przede wszystkim zwyciężać kolejne mecze. Cieszy to, że zmiennicy dają jakość. Jest rywalizacja, brak kontuzji, za chwilę wraca Marcin Fiedorowicz, także będzie, ta rywalizacja się zwiększy, czy też Kubrak, który jest w wojsku i dzisiaj po przysiędze, także też za chwilę do nas wróci. Ten zespół, ta kadra się powiększy i myślę, że to zwiększy, tak jak mówię, rywalizację i jakość jeszcze zespołu. Panie trenerze, no nie jest tajemnicą, bo to oficjalnie prezes klubu Łukasz Mutkiewicz wypowiada się w mediach, że celem Wigier na rundę rewanżową jest wygranie wszystkich spotkań. Taki cel określił, taka deklaracja padła, no ale pan, jako trener, piłkarze mogą czuć się trochę jak saper, a saper myli się tylko raz. To może też powodować coś takiego, że będziecie bali się jakiegoś błędu małego. Nie, jesteśmy dojrzali i dorośli już. Mamy wiele wzmocnień tej kadry i uważam, że my już się pomyliliśmy w tej lidze. A w tej chwili wiemy i cały okres przygotowawczy przygotowywaliśmy nasz zespół mentalnie do tego, że tak jak już pan powiedział, jesteśmy jak sapy. Nie możemy się pomylić. Jeżeli gdzieś ta potyczka nas spotka, to będziemy musieli patrzeć, czy inne zespoły, które są wyżej od nas, albo prosić los, żeby te zespoły też się potknęły. A tak, dopóki piłka w grze, mamy jeszcze 15 kolejek, 15 do wygrania. Ja mówię, dopóki piłka w grze. Czyli co, teraz wyjazd Krypnianka Krypno, później u siebie dom Dobrowa Białostocka, tak, i tutaj pomyłek nie będzie. Może powiem tak, wszystko zrobimy, żeby nie stracić bramki i strzelić.